Cześć. Słuchajcie, mamy chyba 7 przypadków albo 8 w Shenzhen w tej chwili. I zrobiła się sytuacja taka, że musimy robić testy, żeby gdziekolwiek się dostać do jakiegokolwiek punktu. Znaczy inaczej, żebyśmy poszli do urzędu, żebyśmy poszli nawet do sklepu, niektórych sklepów, gdzie będą sprawdzać kody, żebyśmy poszli do, no nie wiem, na jakąś imprezę, czy do parku, czy gdziekolwiek. Musimy mieć kody zielone, ale te kody zielone w tej chwili jeszcze są powiązane z zrobieniem testu. Czyli robimy testy co 48 godzin. Czyli praktycznie co 2-3 dni musimy zrobić test, żeby móc gdzieś się poruszać. Ja zrobiłem przedwczoraj. Nie, wczoraj zrobiłem test. Tutaj widzicie, widzieliście z wczoraj. Zasłoniłem. Widzieliście z wczoraj z wizyty, jak się czeka, żeby zrobić test. Musiałem zrobić, nie, przedwczoraj, przepraszam. Przedwczoraj zrobiłem test, bo wczoraj byłem w Dongguan. Musiałem przemieścić się. Jutro jadę do Huizhou. Jeszcze test się mi załapie. No, ale wieczorem będziemy mieli tutaj pod domem, tak jak ostatnio widzieliście, znowu przyjadą i będziemy robić test. Czyli praktycznie w tej chwili, jeżeli chodzi o miasto Shenzhen, testy do 48 godzin, tak? 48, tam troszeczkę w lewo, w prawo, to nie problem. Czyli jesteśmy testowani w tej chwili na bieżąco. Jakieś 7 przypadków jest, jeżeli się nie mylę. Ale powiem Wam, że to samo było przed chińskim Nowym Rokiem w zeszłym roku. Rząd chiński praktycznie namawia, żeby nie wyjeżdżać, nie robić tej migracji olbrzymiej. Ludzie jeżdżą po 1000-1500 km, zmieniają zupełnie położenie geograficzne, jakby to nazwał. I rząd chiński jakby nie chce. I muszę Wam powiedzieć, że udało mu się to zrobić. Już wielu ludzi nie będzie jechało z tego, co widzę. Następny problem jest taki, że wiele miast zrobiło coś takiego, że jeżeli będą pracownicy jechać do tych miast, na przykład z Shenzhen czy z innych miast, to będą musieli przejść kwarantannę. No, jest bezsensowne, tak, bo nikt nie przejdzie kwarantanny 14-dniowej, jak jedzie na 3 tygodnie czy na 4 tygodnie na wakacje. Także zacieśnia się troszkę, ale zaraz po chińskim Nowym Roku, znając życie, znowu się odpuści. Według mnie jest to specjalnie zrobione, aby ludzi raczej zniechęcić do takich podróży. Ok, idziemy dalej z tym moim wideo dzisiaj. Nie będzie za duże, ale pokażę Wam kawałek Dongguan, tej starszej dzielnicy, która mi się podoba bardzo. To zaraz zobaczycie w nowym odcinku, za parę minut, tak? Ok, zapraszamy. A, kawałek restauracji Wam pokażę. Film będzie złożony z 2 dni. Także nie będzie z jednego, będzie z 2 dni. Co tam miecie? 他原价肉末猪肉对那个没变啊一年内一年内其他皮肤不管是怎么换一天店要不要都免费修那让老板娘那碗吧没有辣椒今天没有辣椒没有辣椒然后老板说 cześć, siedzę sobie, coś tam zjem. Tu siedzą, tam siedzą, za mną siedzą. I po to właśnie chciałem restaurację. Żeby mógł sobie spokojnie przyjść, zjeść to, co chcę. No, co prawda dzisiaj jem chińszczyznę. Czekajcie, przerzucę. Oj, nie ogoliłem się. Muszę się ogolić.
Co my tu mamy? Ryż, grzybki. Bardzo lubię to zielone, zawsze zapominam, jak się to nazywa. To jest takie kłącze. Co to będzie? Czego co to ma? Dzień. Kunia? Czekaj, kunia, ja tala. Tala? Czekaj, kunia. Okay. Jesteśmy w Dongguan, kiedyś bardzo ciekawe miasto. Co prawda jesteśmy na obrzeżach, w starszej części. Strasznie ciekawe miasto, później wam opowiem, z czego słynęło. Idziemy do restauracji coś zjeść. Boss nas zaprosił. Oczywiście przed wizytą w fabryce trzeba coś zjeść. Pokażę wam coś fajnego. Nie wiem, czy widać to. Cały ołtarzyk w samochodzie. Przeskoczył na zielonym, na żółtym. Zapomniał, że za nim jadę. Ale oczywiście, follow me, follow me. No, jesteśmy w Dongguan. Lubię te stare dzielnice. Nowe miejsce, nowe miejsce. Trzeba będzie zacząć to wszystko urządzać. Zobaczymy, jak to wyjdzie. Trzeba powoli zacząć układać, ustawiać. No i powoli wracamy. Miałem wam opowiedzieć o Dongguan. Co to było za ciekawe miasto? No, to było swego czasu miasto, gdzie wyjeżdżało się do KTV. KTV to takie kluby, gdzie śpiewa się karaoke. Można wypić, można bardzo dobrze wypić. No i można się zabawić. Także to miasto było dość mocno okupowane właśnie przez, no wiecie, te zabawy takie, tak? W tej chwili jest już wyczyszczone, zostało to w ogóle zlikwidowane i nie ma już po tym jakby śladu, przynajmniej nie widać tego. Kiedyś to było wręcz, było widać oznaczenia, wszystko, reklamy. W tej chwili już powalczono z tym tematem i zostało wyczyszczone. Jedziemy kawałek, obejrzyjcie kawałek tego miasta, a my wracamy powoli do Shenzhen.
No dobra, powróciliśmy już z Dongguan, z fabryki. Zobaczymy, co tam w restauracji słychać. Co się dzieje? Chłopaki pracują. O, o. No i bardzo ładnie. A co u konkurencji? Ups. Witam, to następny dzień. Jadę zobaczyć do restauracji, co tam słychać. Coś zjeść i później może wam złożę ten filmik i wrzucę. A i pokażę wam, bo u nas już tutaj powoli kończą tą, u nas już powoli kończą to, co żeście kiedyś widzieli, czyli ta linia musi się znaleźć w ziemi. Także dosyć ładnie im to poszło i dosyć szybko. Dojeżdżamy do mnie. Dochodzimy, dojeżdżamy. Zależy, jak to nazwiemy. I już ładnie położone. Zasypane. A te czerwone, to tam będą, tam są takie odkryte, to jeszcze jest. Nie wiem, czy to będzie widać. Nie będzie widać. O, tu będzie widać. Takie włazy będą. Nie? Także bardzo ładnie im to idzie. Szybko. Jeszcze trochę tego mają do położenia. Dobra, idziemy coś zjeść, kolacyjkę i do domu. Moi jedzą chińszczyznę. Oni nie mogą się obejść bez ryżu. Nie da rady. I to by było na tyle na dzisiaj. Jutro jadę do Huizhou. Do fabryki, która może pomoże mi w niektórych moich pracach, nie we wszystkich, bo nie dadzą rady. Ale w tych prostych, takich dodatkowych, które mi się nasiliły, możliwe, że dadzą radę. To wam zrobię wideo z trasy, może coś pogadamy. I co zrobimy? I może nagram tą fabrykę, pokażę wam, co wykonują, jak wykonują, tak żebyście zobaczyli. Także miłego dnia, do zobaczenia. Trzymajcie się tam mocno, ciepło i zdrowo, tak? Na razie pozdrawiam wszystkich.